Witam wszystkich w 9 audiologu. Jestem Weda, a gra w tle to Mark of the Ninja. Fanarty oraz pytania możecie wysyłać na e-mail wedakuzakabe@gmail.com bądź poprzez wiadomość na YouTube. Zacznijmy od informacji na temat kolejnej gry przychodzącej na tryb free-to-play. Jeżeli pamiętacie pewne MMORPG, które kiedyś sprawdzałem dla was, to mam dla was radosną nowinę. W okolicach lutego Terra Online przechodzi na tryb free-to-play. Niestety, w podobny sposób jak to zrobi Star Wars The Old Republic. Co to oznacza? Dwa konta będą za darmo. Mamy Standard oraz Founder. Pierwsze konto o nazwie Standard będzie dla nowych graczy, a drugi Founder jest dla starych graczy, którzy postanowili zrezygnować z subskrypcji. Jest kilka różnic między nimi. Na przykład Standard może jedynie wysyłać 10 golda poprzez pocztę, a z kolei Founder dostaje tytuł przed nickiem o tej samej nazwie co konto oraz specjalnego manta. Na koniec oczywiście zostaje płatne konto o nazwie Elite Status. Za zaledwie 15 dolców miesięcznie dostajemy takie dodatki jak skrócony cooldown o połowę do dungeonów, dwa razy więcej daily questów możliwych do wykonania niż w przypadku innych kont oraz owych daily questów możliwość zdobycia boosta na exp, gold czy reputację. A teraz tak subiektywniej. Moim zdaniem twórcy MMORPG przechodząc na free to play powinni przejść w stronę bardziej mikropłatności, w ten rodzaj co nie pozwala graczom być lepszym od innych. Czyli wiecie, jakieś tam ubranka, może pet, czy jak w przypadku Guild Wars 2 możliwość postawienia robota jako banku. Tak czy siak macie pełną tabelę w opisie filmu. Drugą sprawą są moje serie. Jestem trochę zdziwiony, jak pamiętam sporo osób głosowało na Dead Space, a w porównaniu do innych serii, już chociażby do Amnezji, to Dead Space ma strasznie mało wyświetleń. Więc bardzo was proszę, komentarzami możecie mówić, czy wam seria się podoba, czy coś w niej nie pasuje, czy rzucić jakąś radą, albo co zmienić. No bo hej, z waszą pomocą będę robić coraz ciekawsze filmy. Trzecią sprawą, jaką poruszę, będzie program publikacji odcinków. Jak możecie zauważyć, przez jakiś czas jeszcze nieregularnie publikowałem odcinki, więc postanowię to w końcu zmienić. Więc każdego dnia będzie inna seria. W poniedziałki Dead Space, dopóki nie zastąpi go inna seria. We wtorki dziwne gry, jeżeli będę miał coś na ten dzień. W środę będzie Czym do cholery jest, postaram się w miarę możliwości przynajmniej raz na dwa tygodnie. W czwartki Amnesia Custom Story albo The Walking Dead, a w piątki jak na razie Torchlight 2. Weekend będzie wolny od filmów, chyba że zrobię coś specjalnego, bądź jakiś okazyjny audiolog jak ten, albo Q&A. A teraz przechodzimy do serii Czym do cholery jest. Do wszystkich, którzy nadal porównują mnie, myśląc, że zżynam z innych zagrajmerów. Ja przyjmuję takie wiadomości jako komplement. A teraz na poważnie. Przyznaję, że seria Czym do cholery jest bardzo mocno opieram na serii WTF is użytkownika Total Hollywood, znanego też jako Total Biscuit czy Cynical Brit. Powód był bardzo prosty. Sam jestem jego fanem od dość dawna, podziwiam to co on robi i chciałbym zostać kiedyś recenzentem gier, więc muszę trzymać się jakichś standardów. Dla mnie wyznacznikiem tych standardów właśnie jest seria o WTF Total Halibuta, albo recenzję Quaza, jeżeli go znacie. Co prawda z czasem formuła tej serii tak się zmieni, a szczerze mówiąc mam już nawet pomysł na zmiany. Zmieni się prawdopodobnie i nazwa, i sposób prowadzenia tej serii oraz mój sposób komentowania. Między innymi postaram się bardziej przykładać do wiedzy na temat danej gry i już nie będę na ślepo sprawdzać jej. Kontynuując temat porównań. Wcześniej w sumie mówiono, że próbuję być jak PewDiePie. Ale nie, nie próbuję być taki jak on. Jak już kiedyś wspomniałem w jednym komentarzu, możliwe, że przez to, że codziennie go oglądam, mogłem przyjąć jakieś pewne jego zachowania. Rozumiecie, na zasadzie z kim się przystaje, takim się staje. Na szczęście jeszcze nie miałem porównania, że zżynam z Rocka, Roya, CTSG, JJ Jokera, Huskiego, Cinnabon Toast Kena, Chaotic Monkiego znanego jako Kraj, a jako na wisienkę na torcie bym zostawił jeszcze Jesse'ego Coxa, bo wziąłem się za voice acting i ogólnie let's playe. Drodzy widzowie, zapominacie, że pomysł może być wykorzystany przez wszystkich. Mówiąc na głupim przykładzie chociażby samochodów. Ktoś miał pomysł i stworzył samochód. Inni zauważyli, że ten pomysł się przyjmuje i też zaczęli robić samochody. Dzięki temu wy macie wybór, a inni mają konkurencję. My twórcy możemy przestać robić wiele rzeczy, ale pomyślcie w ten sposób. Chcecie lepszych materiałów, chcecie lepszych filmów i ciekawszych pomysłów. Chcecie mieć wybór, kogo chcecie oglądać, mimo że robią to samo? Więc nie blokujcie twórców w żaden sposób. Tak na marginesie, ja się cieszę, że jeszcze nikt z was nie wyjechał z idiotycznym tekstem w stylu XYZ zrobi tu pierwszy, więc nie masz prawa nagrywać tej gry 1-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 
przesadzam. Będziecie mieli coraz lepsze filmy i ciekawsze materiały do oglądania oprócz takiego Minecrafta albo innego podobnego gówna. No dobra, to by było na tyle. Teraz was zapraszam do obejrzenia pierwszego odcinka z Q&A, czyli wasz uniżony zagrajber odpowiada. To była gra Mark of the Ninja, a ja jestem Vedar.
i do zobaczenia następnym razem.